Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Witajcie detailingowy dziadzia, Jurlawik i Tarpenik, usuwanie smoły i kleju, chciał nie chciał, w końcu się pojawił. Niuchamy, bo dlatego, dlaczego niuchamy? Bo dziadzia wstępnie już miał ten produkt, zanim Jurlawik go wypuścił. Dostałem próbkę, co i jak i słuchaj, do tej pierwszej wersji, tam nawet chyba mam film i nagrywałem go dla Łukasza. Można powiedzieć taki live, że na bieżąco i wrzuciłem mu, jak mi się nim pracuje i co mi w nim nie odpowiada. Nie odpowiadało mi w nim wypłukiwanie, bo moc wybierania, okej, jest naprawdę dobrze, jest spoko.
Długo siedzi i to wypłukiwanie. No trochę trzeba powalczyć. Naprawdę myślę, że to jest wypłukiwanie, wiele się nie zmieniło, ale jako tar remover naprawdę pięknie zbiera. Szybko reaguje i długo leży, co jest bardzo ważne. Ja mam wrażenie, jakbym ten produkt już gdzieś niuchał, wiesz, tak, kurde, coś mi przypomina, ale to po takiej ilości i po tylu latach chemii nie jestem w stanie. Tak, on taki jest przyjemny, gdzieś pomarańcz, tak, kurde, już gdzieś niuchałem, o, może tak, niuchałem podobny produkt. Jaki? Nie pamiętam. Nie powiem, że to jest ten sam co XY, bo no nie potrafię stwierdzić, co mi podobnie pachnie. Musiałbym wszystko przewąchać. Części już nie mam, część rozdałem, więc słuchaj. Ale wracając do produktu. Czy jest fajny? Tak, jest fajny. Czy jest mocny? Tak, jest mocny, bo jak spryskałem gąbkę, jak robiłem felgi, to aż puchnie, więc tutaj mocny zawodnik. Dla mnie wyznacznikiem takiego, może to jest głupie, takiego konkretnego właśnie tar removera, to jest jak spryskam na gąbkę i widzę, jak ona się pompuje. Jak widzę, że puchnie, to znaczy, że koleś będzie robił robotę. Jak pryskam na psikam na gąbkę i ona tak nijak, to znaczy, że będzie to taki średniaczek, będzie to delikatny produkt. Tutaj ja nie mówię, że to jest niebezpieczny produkt. Nie. Jak najbardziej bezpieczny, jeżeli robisz to z głową oczywiście, no bo wiadomo, o co chodzi. Czyli zachowasz wszystkie możliwe zasady przy aplikacji i pielęgnacji jej samochodu. Teraz tak, jakbym go porównał, wiesz co, porównałbym go do tej, znaczy zbliżona, znaczy inaczej, tak jak u mnie półeczki właśnie, średnia, wysoka, niska i postawiłbym go na tej wysokiej, nie tej takiej premium, bo na premium to mam Leige i tam jeszcze inne wariaty, Eulex, tak. Będę chciał jeszcze może zakupić SOS, tego szatana, porównać go z Eulexem, bo ten naprawdę robi fajną robotę. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!